Cześć, witajcie, to znowu ja w kolejnym już siódmym odcinku. Chłopka nadal na miotle. Widać, że człowiek bywały, więc rzeknij mi. A zali wystarczy mamy leć na kolanach, więc elegancko, no nie, lecimy sobie dalej. I teraz mamy tak, zbadać pozostałe wątki śledztwa w Velen, żeby znaleźć żonę barona. Porozmawiaj z baronem o Tamarze. Jesteśmy u barona, jak skończyliśmy poprzedni odcinek, więc sobie pierwszy z nim porozmawiamy. No, może słucham, czegoś się dowiemy. Z czym przychodzisz? O. Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? No. Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Płatki owsiane na mleku. Miałem nadzieję, że jednak... Trzymamy Michał. A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek. Szukaj jej. Bywaj. Koleś. Czyli co nam zostało? Zbadaj pozostałe wątki śledztwa w Velen. Okej, pozostałe wątki. Czyli tak. Okej, to na pewno coś w Velen. Tylko teraz tak, nie wiadomo gdzie mamy iść. Zaraz będzie mi znowu kolega pisał, że nie umiem w tę grę grać. Sorry, mistrzu. Żołnierz barona. Jakie mamy jeszcze misje? Inny wątek. Czyli coś z misją będzie. Zadania. Dobycie Ciri, to na pewno nie. Nie. Znajdź statek. Sprawy rodzinne to jest to. Myślę, że to będzie to. Bo to nas zaprowadzi do jego żony. Wyścignie. Nie. Znajdź wiedźmę. Znajdź wiedźmę na własną rękę lub zapytaj mieszkańca. Okej, a mniej więcej gdzie ta wiedźma jest? Okej. Nie jest daleko w sumie, przelecę się tam. Przejadę się. Na płetce. Naprzód! Nawracanie koniem. Powiem, gdzie trzeba ruchy tu? Mordy, a może by na te potwory zapolował? No, znowu te ekscyza tą kowalówną. Gdyby nie wspomożycielki, co ruszaj się! Sorry. Niezłą robotę podłapał. Nie będę się teleportował, po prostu się tam przejedziemy. Zobaczymy, czy będzie coś ciekawego po drodze. Tempo, tempo! Może jakaś misja poboczna. Pozwiedzamy piękną okolicę. Okej, tu są jacyś ludzie, ale nie ma nic ciekawego, żadnej misji. Tam się modlą. Pojedziemy na skróty. Kurde, te czarownice będą creepy. Fajnie. O ile to będą te, o które mi chodzi? Te trzy. Nie wiem. No już niedaleko, okej. Jest git. Bo to ważne, skąd żarcie. Płotka, czekaj tu. Miejsce pełno było.
że trzeba było ścierwo pod Brzezinką zakopać, nie moja wina. Panie Wiedźmin, opodal Podgaj jest w grotach elfie cmentarzysko. I dała ci czarownica ten lubczyk. I dała ci czarownica ten lubczyk na usiedlenie chłopa? Znajdź Wiedźmina, bo się wykreśliłem. Od plotkarek nie widziałeś, podsłuchujesz. Jak tam trafić? A wyście chyba nie tutaj. I dała ci czarownica ten lubczyk na usiedlenie chłopa? Krwawy, no dała i nawet nie trochę policzyła. Co dzień to może i ja bym poszła się ze ziemi i chcieli ich przepędzić. W wiosce jest mało starszych, mnogo nią, aż do samotnego związali kamienia. Ich. Obejdziesz kamień i skręcisz w prawo ze ścieżki w las, potem prosto. Mówić. Jak miniesz w lesie porzucony łózek, to będzie znak, że dobrze idziesz. Wygląda na to, że jednak trafię do tej czarownicy. Stawi droga. Tu był taki. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Aha. Dobra. O tutaj. Ale to chyba nie. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Nic nam to nie daje. Wiedźmi jest. Zbieram śmieci jak na razie. Czy ten wóz nam coś daje? Nie, to nie ten chyba. Coś to był. O. Mamy wiedźmy. Męczy się Pani no, pomoże. Krowina harczy. I sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy pani znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Ty też, ha. Reszta padła z głodu. Albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zbierzasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz obory. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Nie gadajcie na nią, bo się zemści. Jest tu kto? Zwykłe maści. Nic specjalnego. A, ma fajny ten. Ma fajny wystrój. Przepis się przyda. Będziemy mogli coś sobie tam robić. Zwykłe maści. Nic specjalnego. No i gdzie ona się podziała? Kurde, te świeczki. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Kochany, pisze, ale się martwisz. Ptasie, wybaczam ci. O kurde, trochę tego było. Dobra. Takich cacek nie widuje się w Velen. Czarna magia. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. W pentagramie? A myślałem, że mam iść tam, ale w sumie nie muszę teraz. No, no. Ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Odszukaj wiedźmę. Nie mogę biec. Sorry. Musimy się przejść. Witaj, Wiedźminie. Pora na
owsiankę. Enjoy. Tu masz plankę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie. Nie. Mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Wow, Simsy. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Starych znajomych, powitałam tak. cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Szukam Ciri. Tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj. Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez losze czarodziejki i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ej, ej, ej. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Co robił Velen? Nieważne. Jak miał na imię? Szukał po prostu Nie przedstawił Ciri. Się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. No. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Bo jedziemy od razu, nie ma. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. Nie ma spraw łóżkowych. Nie na moje warcie. O. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. No chodź! Dobra, ci ty chodź. Jestem przed tobą. Vel! Mam nadzieję, że nie zabłądziliśmy. O kurde. Dziki gon. Dziki gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie.
Jest z nimi nawigator. Kto? Nawigator. Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. Chodźcie tu. Jestem bezbronny. Kończmy to. Tak, nie ukrywa. Jest skrzynia, oby było coś fajnego. Jest okej. Się mu kręci. Czekaj, tutaj coś jest. Keira! Głośniej. Tam mam iść. Spokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę tych... Ilionka! Wielki nagłówek. Zabiły mnie szczury. Tak się boisz szczuru? Mogła się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. No. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać!
Idziemy. Może jednak damy radę dotrzeć do tego elfiego maga przed nimi. Ale czego chce od niego dziki Gon? Jeżeli ten elf rzeczywiście ma jakieś informacje o Ciri, albo jeżeli próbowała do niego dotrzeć i wytropili ją... No dobrze, ruszajmy. Może trafimy na jakieś ślady tego elfa. Wcale nie jest powiedziane, że dziki Gon idzie właściwą drogą. Dwella Glan! No właśnie. Okej, tam mamy iść. Larenna, lud. Hele, Larenna, lud. To on, ten elf! Głośny. Harvet, Fagledyf. Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. No. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Upiory. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozwojać. Próbował je na tych grzybach. A na młodych wiedźmi na rany boją się szybko. Chodźmy. Sobie pozbieramy. Okej, za daleko. Para pa pa pa. Symbole jaskółki. Trochę ciemno jest. Czekaj. Jaskółka! Czyli dobrze idziemy. Łatwo poszło. Bardziej fart. Pieprz. A ja w ogóle mam tutaj ten. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Level up. Before the Solestay. Zirael, before the Solesteir Hague. Ainsil, Kelpi. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon.
Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Gwella Glan! Co ty zrobiłaś? O! Tam jest klacz. Rysunek konia to pewnie wskazówka dla Ciri. Co teraz? No nurkuj. Nic tu nie widać. Masakra. Się można. Kelpi. Jest. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Zobacz, otwierają się. Chodźmy. Jest skrzynia tu była? Nie. No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. Jaskółka. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe ludowca. Jaskółka. Podziałało! Idziemy! Na pewno bezpieczne? Bezpieczne. Geralt, ty pytasz o coś takiego? Strasznie spokojnie. To źle? Coś jakby ciszę przed burzą. Słychać trolla? O kurwa, golem. Mam złe przeczucia. Finalnie rozpoznano. Dobrze pamiętam, tutaj powinno być coś fajnego. Nie to? To? Następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Miło słyszeć. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam. Kolejny telefon jest kółki. Aktywujmy go, bo teraz wyleci na nas następny gol. Jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Dopiero? Świetnie. I teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Gwella Glan. To na pewno robota dzikiego gon. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? No dobra. Czemu nie mogę tego wsiąść czy coś?
to. Ale zostałem, o właśnie, odporność na truciznę 100%. Na pewno sobie zmienię zbrojkę. Niestety będzie trochę brzydsza. Chociaż na razie zostawię. Daję radę. Jako tako. Mogłem zapisać, okej. Więc ja kończę tutaj, w tym momencie teraz. W połowie akcji. Już końcówka pewnie, ale nazwijmy to w połowie akcji. Zobaczymy, co będzie się działo w następnym odcinku. Jak mogłem zapisać, więc mogę tutaj skończyć najwyższy czas tego odcinka, więc dziękuję bardzo i do zobaczenia.